Cześć kochani, witajcie na naszym kanale Urodomaniaczki by Hebe. Dzisiaj ze mną specjalny gość Aga, czyli cześć. Wy już wiecie, że będziemy rozmawiać o włosach, a dokładniej o różnicach w stylizacji między włosami prostymi i kręconymi. Pamiętajcie, że widzimy się w każdą środę o 18 i zostańcie z nami. Aga, ty jesteś naszym włosowym ekspertem tutaj na kanale, więc może najpierw też zastanówmy się jakby, czym różnią się nasze cele w pielęgnacji włosów kręconych i prostych. Tak, przy stylizacji to jest szczególnie ważna różnica, bo stylizacja daje nam ten efekt końcowy, jaki chcemy osiągnąć, czyli przy kręconych włosach, no to będą piękne, zdefiniowane loki lub fale. Mocniejszy skręt. Tak dokładnie. Jest, podbijamy skręt maksymalnie i też go utrwalamy, a w przypadku prostych włosów, no to zazwyczaj chodzi nam o wygładzenie, zabezpieczenie tych włosów na końcówkach, no i często jest też ten problem z objętością u nasady, więc to jest ta podstawowa różnica. Tak, wydaje mi się, że właśnie na objętość u nasady wiele dziewczyn powiedziałem, że proste włosy będą narzeka często, ale jeśli chodzi o stylizację, to wszystko zaczyna się już też od mycia jakby w tym momencie trochę, prawda? Tak jest. Zaczyna się od mycia zdecydowanie i też stylizacja włosów kręconych odbywa się właśnie wyłącznie przy okazji mycia, czyli wtedy, kiedy włosy są mokre. Nie stylizujemy włosów kręconych na sucho, jest to tylko ostatni etap pielęgnacji kręconych włosów, kiedy cokolwiek z nimi robimy na sucho. Tak, wszystko na mokro, czyli podczas mycia. A w przypadku włosów prostych, no to po myciu na włosy mokre lub później już po wysuszeniu na suche, możemy też aplikować produkty, więc pamiętajmy o tej zasadzie, że przy prostych włosach możemy sobie pozwolić też na jakieś tam poprawki później, a kręcone muszą być już przy myciu perfekcyjnie opanowane. Dokładnie, to jest ten najważniejszy moment. To od czego zaczniemy, Aga? Może od dodawania objętości? Pewnie. Objętość, no to przede wszystkim bolączka, tak jak mówiłaś, włosów prostych. Włosy proste często są niżej porowate i tutaj też oczywiście zapraszamy na film o porowatości, który już tutaj znajdziecie na kanale. I w związku z tym, że włosy są niżej porowate, są też cięższe. Więc po prostu nam opadają, klapią. Tak. No i też jak sobie wyobrazimy włosy kręcone, to często mamy przed oczami takiego trochę baranka, prawda, że te puszka. Włosy są lekkie po prostu. Więc one też tak nie będą opadać i klapać. A przy prostych włosach, co może nam tutaj pomóc, nas uratować tak doraźnie, no to przykładowo jest suchy szampon. I to jest taki właśnie kosmetyk stylizacyjny, którego raczej przy kręconych włosach nie będziemy używać, bo też nie będzie takiej potrzeby. A przy włosach prostych jak najbardziej. I oczywiście tak powiedziałabym doraźnie. Czyli tak. Jeżeli pomiędzy myciami chcemy jeden dzień sobie kupić czasu, to suchy szampon nam tutaj pomoże. On fajnie unosi. W ogóle na rynku teraz mam wrażenie, że jest dużo takich pyłków, które możemy aplikować w obrębie skóry głowy i one będą troszeczkę dodawać nam objętości, ale możemy nawet, ja często tak robiłam troszkę na moich włosach, dodawać sobie do hydrolatu odrobinę glinki. I to też jest taki sposób na taki bardzo, powiedziałabym, no nie wiem, może suchy szampon, podobny efekt jakby taki do it yourself, bardziej domowy i taki całkowicie naturalny. Tak, a jak przy trikach jesteśmy, to znam osoby, które lubią sobie popsikać suchym szamponem u nasady na noc i rano mają ten to jest świeży super. Efekt. Albo nawet na szczotkę. Tak. Ja znam osoby też, które do czapek troszeczkę aplikują, po to, żeby właśnie nie mieć takiego efektu przetłuszczenia potem w zimie i to też jest fajna opcja. Tyle, jeżeli chodzi o włosy kręcone i objętość, bo też może paść takie pytanie, że ale przecież czasem są jednak klapnięte u nasady. To tutaj raczej techniką bym się wsparła i na przykład grzebień, taki może być nawet zwykły z szeroko rozstawionymi zębami, użyty do podniesienia włosów u nasady. Może ja nie jestem idealną osobą do zaprezentowania tego, ale wiecie o co chodzi. Tutaj przy nasadzie możemy sobie trochę jakby podtapirować te włosy, podpikować tak profesjonalnie mówiąc, właśnie grzebieniem. Tak, tym bardziej, że te kręcone, one będą się lepiej trzymać. One tak mają to do siebie, że trzymają tą formę. A jeśli suchy szampon nam jakby dodaje objętości, to co będzie wygładzało takie proste włosy przy pielęgnacji na sucho z takiej stylizacji? Oczywiście serum, albo serum w kremie, albo serum takie w płynie. To są sera silikonowe, czyli typowo wygładzające, można powiedzieć wykańczające pielęgnację, też nabłyszczające. No i one nam też zabezpieczą pięknie końcówki, które przy prostych włosach niestety moim zdaniem są jeszcze bardziej narażone na uszkodzenia, bo one nam się wszędzie ocierają cały czas, a kręcone, wiesz, mogą taką formę przybrać i już są po prostu, zwłaszcza jak jeszcze dodatkowo wystylizujemy, to są chronione. Przy prostych chcemy te końcówki... Przy prostych też to bardziej widać zawsze. Kurczę, jednak końcówki są naprawdę bardzo ważne, więc też warto podcinać i warto jakby właśnie powlekać, zabezpieczać.
Tak jest i możemy to robić właśnie na sucho, aplikując czy serum w kremie, czy serum właśnie to płynne. No i mamy jeszcze tutaj lakier, który mówiłaś właśnie o czymś takim jak jakieś wygładzenie. No a powiedziałabym specjalne okazje, bo też nie mówię, żeby codziennie używać czy lakieru, czy suchego szamponu. To są bardziej takie nasze triki włosomaniacze. Suchy szampon na objętość, a na wygładzenie i taki ekstra połysk, no to właśnie lakier. I no ten lakier to jest takie, ja bym powiedziała, klasyk, legenda. Już od lat w sumie on jest i znany, i lubiany. Ale mamy też parę rzeczy dla kręconych włosów. I teraz skupimy się może na takim efekcie podkręcenia loczków. Oczywiście. Na początek chciałam tylko powiedzieć, że właśnie przy kręconych włosach raczej lakiery na przykład bym odradzała, że raczej bym się skupiła na kosmetykach, które są specjalnie do włosów kręconych czy falowanych, które pozwolą nam właśnie, tak jak tutaj, co chcemy osiągnąć, oczywiście wydobyć skręt, podkreślić, podbić i utrwalić, te produkty nam w tym pomogą. No i tak, mamy w sumie trzy rodzaje. Pianki, tutaj mam taki krem mleczko i żele. Jest tak, że można używać jednego z tych rodzajów produktów, albo możemy je albo warstwować, albo dawać po prostu takich kilka etapów. No i przypominam, wszystko robimy oczywiście na mokre włosy. Ja bym na początku, jak zaczynacie wydobywać skręt, to walczyła o to, żeby one były jednak bardzo mokre. Ja osobiście do moich loczków bardzo lubiłam pianki i żele. To były takie moje może dwa najbardziej ulubione produkty, aczkolwiek bardzo lubiłam też robić coś takiego, co może jest troszkę niecodzienne w pielęgnacji, czy stylizacji kręconych włosów. I to było łączenie żelu na dłoni z jakimś silikonowym serum. I to dawało taki efekt właśnie zdefiniowanych loków, bardzo podkręconych, ale też nabłyszczonych i wygładzonych jednocześnie. Ale to jest mega ciekawe, bo teraz ten trik myślę, że jest niezłą nowością i że to bardzo, bardzo ciekawe i warte wypróbowania, jeżeli ktoś właśnie trzyma się pielęgnacji kręconych włosów, ale nie unika silikonów, prawda? Bo niektórzy unikają tych silikonów, a niektórzy je włączają w pielęgnację kręciołków i im to kompletnie nie przeszkadza. No i tutaj niektóre produkty są właśnie zgodne z metodą CG, czyli nie zawierają silikonów, a niektóre zawierają. Na przykład ten żel, ten Taft Power, on zawiera silikon, więc on nie jest zgodny z CG, ale jak najbardziej też można spróbować go użyć. On nie zawiera na przykład wysuszającego alkoholu, co byłoby gorsze w przypadku takiego produktu. Albo przykładowo ta pianka z Sios Fiber Flex. Ona też. Tak, ale ja ją w ogóle używałam i miałam po niej świetne fale, z tym, że użyłam tej pianki i zaplątałam sobie warkocz. Aha. Więc to było takie oszukiwane, tak, oszukane fale. Ale to dobrze o niej świadczy, że faktycznie utrwala też ten kształt i to jest fajne. Ma też chitosan w składzie, to tak mówię nawet z głowy, że tam, bo pamiętam, że to mnie bardzo zaciekawiło, który trochę na włosach właśnie się osadza i je nawet pogrubia delikatnie, więc to jest też fajne. To jest fajne, ale to jest fajny też trik dla właśnie dziewczyn z prostymi włosami i takimi delikatniejszymi. Nivea, ta pięknia z Nivea, to też jest taki klasyk. To jest klasyk. I w ogóle ich seria do kręconych włosów to... Ten duet się sprawdził świetnie. Też łączysz. A na to żel. Tak, i pianka jako taki podkład po prostu pod żel, który to wszystko jakby domknął. I to jest bardzo częsta metoda, że właśnie daje się coś jako tak zwany BS, czyli odżywka bez spłukiwania i może być też pianka, prawda? To nie musi być taka tradycyjna odżywka bez spłukiwania. I to domykamy żelem, a wręcz są takie metody, że nawet się robi i trzy etapy, gdzie można by zrobić chociażby pianka, krem i żel. Pianki bardzo fajnie sprawdzają się przy takich delikatniejszych włosach kręconych, takich bardziej lekkich, które łatwo łapią ten skręt. Natomiast na przykład tak jak moje włosy, jeśli są faktycznie bardziej grube, to tak jak mówiłaś, potrzebują czegoś mocniejszego, takiego, co naprawdę bardziej utrwali jakby. Tak też, żeby ten skręt trzymał się jak najdłużej, bo wiadomo, że też nie chcemy się męczyć w kółko, żeby go jakoś reaktywować i jakoś sprawiać, żeby te włosy wyglądały cały czas ładnie. Włosy kręcone też często są bardziej suche z natury, więc często ta stylizacja daje dodatkowe odżywienie. Więc nie kończymy odżywienia na tej tradycyjnej odżywce, którą spłukujemy, tylko jeszcze dodajemy parę tych punktów do nawilżenia i do odżywienia. Na przykład takim kremem, który przykładowo ten ma też składniki, które też są stylizujące i utrwalające. On też nie jest zgodny z TG, ma silikony, ale on będzie też świetnie chronił włosy po prostu. Czy jeżeli one są
mega, mega suche, to też może się fajnie sprawdzić. Czy też po prostu, jeżeli nie chcemy stosować dalej żelu, no to można sobie zawsze spróbować z samym takim kremem, mleczkiem. Kremy sprawdzają się przy mocniejszym skręcie i tutaj na pewno też o tym mówiłyśmy na filmie o włosach, typowo ten film poświęcony włosom kręconym. Tak, tak, więc tam też zapraszamy. A pianki często się sprawdzają przy bardziej falowanych włosach. Wtedy pianka plus żel. Ja mam też film, który był też tym filmem bliźniaczym do tego filmu o kręconych włosach, gdzie pokazałam u siebie na kanale, jak właśnie za pomocą Niva Flexible Curls i tego curling jelly wydobywam świetne plażowe fale. I jeszcze właśnie złapałaś ten olej z żurawiny, on jest, prawda? No, to jest super. Właśnie też on jest dopasowany pod włosy wysokoporowate. Najczęstsze przy kręciołkach to są właśnie średnioporowate, wysokoporowate. Więc ten z żurawiny świetnie tu się komponuje. I dlaczego on jest w stylizacji? No bo właśnie jak mówiłam, jeden etap robimy na sucho przy kręciołkach. I to jest to, jak już na mokre włosy podczas mycia nałożycie to wszystko, czyli wgnieciecie na przykład tego BS-a, czyli odżywkę bez spłukiwania, domkniecie to żelem, to później to wszystko musi wyschnąć. I to w spokoju musi być, w sensie nie wolno tego ruszać, psuć, bo wtedy rozczesywać, jest... ani nic. Oj tak, to by było najgorsze. Ale jak wyschnie, no to musimy jeszcze powygniatać. Popracować nad tym, bo zostają te tak zwane sucharki i to tak ma być, w sensie one muszą się zrobić takie betonowe trochę. Tak. I później właśnie chwytamy na przykład taki olej czysty z żurawiny, kropelka oleju na dłonie i po prostu sobie rozgniatamy te włosy. I oczywiście, tak jak mówiłyśmy wcześniej, jeżeli służą wam silikony, to do rozgniatania sucharków też możecie sprawdzić serum silikonowe, które tutaj było przy prostych włosach. Ale to wszystko jest płynne. Pamiętajcie, dopasowujemy kosmetyki pod swoje włosy. No i oczywiście też można wczesywać, tak jak mówiłaś, można wczesywać stylizatory we włosy, tylko właśnie dobre narzędzie. Czyli to musi być do kręconych włosów szeroko rozstawiony grzebień chociażby. A przy włosach prostych, gdzie no mamy trochę łatwiej, jak dla mnie. Kiedy ja wygładzam włosy, to jest ten łatwiejsze mycie. Chyba tak jest faktycznie. Możemy też sobie wszystko pięknie wczesać szczotką. Moje ulubione to są właśnie tego typu, ta nazywam ją wend, że możemy też sobie na nią po prostu wygładzać. Tak, tak. Ja suszę włosy często też na taką szczotkę i wychodzą naprawdę proste. One są super. Tak, i tutaj jeszcze mamy takie dość elastyczne te igiełki, więc też nam nie uszkodzą włosów. No albo taka typowa, też mój taki standardowy typ, gdzie nie wiem, czym się uczesać, to biorę taką szczotkę, którą też możemy wczesywać, chociażby krem na końcówki, serum na końcówki. I dzięki temu lepiej to rozprowadzimy. W ogóle jeśli na przykład przy nakładaniu produktu wyczułyśmy, że przesadziłyśmy i na przykład nałożyłyśmy trochę za dużo kremu, to możemy jeszcze delikatnie dodać po prostu wody i te włosy przepłukać. Wtedy ten krem nam się łatwiej na tych loczkach rozprowadzi. One znowu ładnie się zbiorą, potem możemy przeczesać jeszcze raz grzebieniem. I to też czasem daje fajny efekt. Właśnie jeszcze takie połączenie z wodą, czyli albo przepłukanie sobie pod prysznicem, takie lekkie, albo nawet spsikanie wodą albo hydrolatem na przykład. To też jest fajny sposób na to, żeby ten produkt jeszcze łatwiej i lepiej się po włosach rozprowadził. Tak, my go wręcz wtedy, powiedziałabym, wtłaczamy we włosy i to jest właśnie też takie ważne skojarzenie, żeby sobie zbudować, że przy włosach kręconych to jest właśnie ten ruch, powiedziałabym, wtłaczający produkty we włosy, a przy włosach prostych to nawet myślę, że wam tutaj mogę pokazać, bo ja uwielbiam sobie w ogóle dokładać chociażby serum, czy w płynie, czy w... To ja też. Tak, to proszę tutaj... To jest cały dzień dokładanie. Proszę bardzo. O, ja sobie też nałożę. Tutaj jest akurat bardzo fajne, lekkie. Pamiętajcie, że serum też trochę paruje z włosów, bo tam są na przykład silikony lotne, które no po prostu w czasie nam się z tych włosów ulatniają, znikają nam. Więc dobrze jest dołożyć. No i po prostu ja najbardziej lubię ten typ szczotki. Po prostu sobie wczesujemy i od razu widać, jak te końcówki są też wygładzone. Tak. Widzicie, mogę sobie czesać od razu na nogach, więc tak to jest. Masz duża szczotka do dużych włosów. Tak jest. I no, od razu też myślę, że blask jest lepszy. Wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, którą jest cięcie. Takie odpowiednie cięcie u fryzjera. To często ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o kręciołki i takie kręcone i falowane włosy. Więc odpowiednim cięciem też możemy dużo wydobyć. Tak jest. I przy kręconych włosach to jest przede wszystkim właśnie cieniowanie, a nie cięcie na
na prosto, a przy prostych włosach, no właśnie cięcie na prosto nam dużo ułatwia, bo końcówki wtedy są równej długości, więc łatwiej też jest je zabezpieczyć, chociażby serum, one się mniej niszczą, bo proste włosy, one tak jakby nie są ze sobą połączone i przez to bardziej się właśnie na przykład o same siebie ocierają, co tak, to tak. się niszczy. A kręcone, dobrze zdefiniowane, dobrze ogarnięte produktami, będą się trzymać razem i nie niszczyć. Aga, dzięki Ci ślicznie. Naprawdę myślę, że tym razem zdradziliśmy Wam dużo fajnych trików, jeśli chodzi o stylizację włosów. Żegnamy się z Wami już i dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie do nas, czekamy na Was w komentarzach. Pamiętajcie, że widzimy się tak jak zwykle w środę o 18:00. Zapraszamy gorąco do następnego odcinka. Pamiętajcie też o subskrypcjach i do zobaczenia.